fakt, że podpisałeś, parafowałeś nową umowę z Rekordem właśnie w tłusty czwartek ma jakąkolwiek symbolikę? Nie, chyba nie. Jedyne co to może, że liczę na dużo tłustych trofeów w przyszłości. A czy w umowie, jeśli możesz uchylić rąbka tajemnicy, zawarłeś jakiekolwiek wytyczne dane dotyczące zdobywanych goli? Nie, niestety nie, bo nie wiadomo jaka będzie przyszłość, na razie jest dobrze, ale nie zapeszajmy. A że wybiegniemy w tę najbliższą przyszłość, czy zobaczymy Cię w niedzielnym meczu na parkiecie? Ciężkie pytanie, to pokażą najbliższe treningi. Parafowanie nowej umowy z Rekordem Bartłomieja Nawrata. Czy w Twoim przypadku, Bartek, można mówić zatem o sportowym dożywociu w Cygańskim Lesie? Myślę, że nie. Myślę, że chciałbym trochę więcej pograć niż podpisałem umowę, ale no to czas pokaże, czy będzie mi to dane, czy zdrowie dopisze. Na pewno jak zdrowie będzie dopisywało, to będę chciał występować na parkietach jeszcze dłużej niż mam tą umowę, którą podpisałem. Proces aklimatyzacji w Bielsku Białej przebiegł na tyle wyśmienicie, że jesteś mieszkańcem dzielnicy Cygański Las. Tak, wszyscy się tu śmieją, tak razem z tobą, że jestem, można powiedzieć, sąsiadem tutaj, bo mieszkam za płotem, aczkolwiek podoba nam się z żoną w Bielsku i nie mamy powodu do tego, żeby to zmieniać.